Dzień dobry, dzień dobry, witam Was z mojego już prawie pustego pokoju, z którego nadaję do Was prawdopodobnie po raz ostatni. Ale zanim się jeszcze całkowicie przeniosłem, to postanowiłem nagrać stąd ostatni film. Film, na którego pomysł wpadłem po moim poprzednim filmie, gdy czytałem sobie komentarze. Komentarze, w których kilka osób mnie nie zrozumiało, z kilkoma osobami się trochę nie zgadzam i. Nie wiem, żeby się do tego wszystkiego odnieść, to byłoby troszkę dużo pisania, więc postanowiłem się do tego odnieść w postaci filmu. I pomyślałem, że zrobimy sobie z tego serię. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. Ja wymyśliłem to tak, że po prostu co niedzielę będę nagrywał film pod tytułem sekcja komentarzy i będę się w nim odnosił do jakichś komentarzy, które jakoś szczególnie zwróciły moją uwagę w tym tygodniu. Wiadomo, jeżeli w tygodniu będzie jeden film, to będą to komentarze z jednego filmu. Jeżeli będą to dwa albo trzy filmy, My to podzielimy sobie to na sektory, o który film chodzi i będę się odnosił do komentarzy z poszczególnych filmów. Myślę, że jest to spoko sposób na dodatkową interakcję z widzami. I poza tymi komentarzami, które ja wybiorę, możecie mieć też na to wpływ. Jeżeli chcecie, żebym akurat do waszego komentarza się odniósł, jeżeli chcecie, nie wiem, macie mi jakiś błąd do wytknięcia, popełniłem gdzieś jakiś błąd logiczny, z czymś się nie zgadzacie, to do swojego komentarza, który zostawicie pod danym filmem, możecie w nawiasie dopisać sekcja, a wtedy na pewno go wybiorę i na pewno się do niego w niedzielę odniosę. Tak jak mówiłem, dajcie znać, co myślicie o takiej serii, według mnie pomysł jest dobry, a dziś. Tak jak wspominałem, odniesiemy się do paru komentarzy z poprzedniego filmu. I na początek bierzemy pod lupę komentarz użytkownika Iron Matias. Nie masz racji. Nie zawsze rodzice wiedzą, co jest najlepsze dla dziecka. Nie mówię o obecności na gali. Mówię generalnie. Przykład. W wielu domach seks to temat tabu. Dzieci uczą się o seksie z internetu i opowieści starszych kolegów. Głupi rodzic pozwala na głupie rzeczy. Na freakfighty tak bardzo jest popularna sześćdziesiątka, że dzisiaj dzieciaki uważają, że jak ktoś komuś coś ukradnie, to jest ok. Ale jak to zgłosisz, to jesteś 60. C-word i tak dalej. Nie mówię, jak głęboko należy ingerować, nie mówię, że państwo ma wszystko kontrolować, mówię tylko, że nie każdy rodzic wie, co jest dla jego dziecka najlepsze. No i dobra, no to jeśli o to chodzi, to może i fakt, że nie każdy rodzic staje, że tak powiem, na wysokości zadania, że nie wszystko, co się dzieje w stosunku do, nie wiem, wychowywanych dzieci jest ok. Ale zabranianie przez jakichś kwajtowych myślę, że nie naprawi tego problemu. Mało tego, ja myślę, że to nawet nie chodzi o naprawianie żadnego problemu. Myślę, że dzieci są tylko i wyłącznie pretekstem, bo wiecie, gdy słyszymy dzieci, to to zawsze gra na emocjach. Za każdym razem, gdy tego typu osoby, jak Maja Staśko, chcą coś zablokować, albo nie wiem, gdy coś się komuś nie podoba, to zawsze używane jako przykład są dzieci. O Jezu, dzieci to oglądają, co na to twoja młodsza widownia, o zdelegalizujmy frekwajty, bo patrzą na to dzieci. Według mnie, jeżeli rodzic dobrze wychowa swoje dziecko, to... Żadna gala frekwajtowa go nie zepsuje. Wiadomo, środowisko i koledzy też mają wpływ i tu nie ma co zaprzeczać, ale... Jeżeli jesteś w stanie normalnie rozmawiać ze swoim dzieckiem, normalnie tłumaczyć mu jakieś rzeczy, to jesteś w stanie wychować je tak, że będzie ponad tym wszystkim i tak, to nie jest łatwe. Trzeba temu dziecku poświęcić dużo czasu, ale nie można też, nie wiem, przez to, że nie chce ci się wytłumaczyć swojemu dziecku czegokolwiek, że nie chce ci się go wychowywać, zabronić wszystkiego, co według ciebie jest złe, zostawić wszystko, co według ciebie jest dobrze, olać to dziecko, bo wtedy może się samo wychowywać i na pewno Żadne złe wzorce go nie dopadną. Ja uważam, że jako rodzic możesz decydować, czy twoje dziecko będzie oglądać Freak Fighty, czy nie. A jeżeli nie będzie i przyjdzie ci na przykład kiedyś ze szkoły i powie, że o, wszyscy moi koledzy to oglądają, a dlaczego ja nie mogę to zwyczajnie mu wytłumaczyć, że to nie jest wcale takie fajne, że twoi koledzy to oglądają. Pójść, pokazać mu w internecie jakieś fajne rzeczy, zainteresować go czymś ciekawym albo naprawdę, jeżeli czujesz, że możesz obdarzyć dziecko na tyle, że tak powiem, wysokim zaufaniem, to pozwolić mu to oglądać, ale świadomie oglądać, tłumaczyć mu różne rzeczy, dlaczego niektóre zachowania to są złe. Z tego naprawdę można zrobić, nie wiem, bardzo dobrą lekcję, taką wychowawczą w domu, gdy, nie wiem, pokażesz coś dziecku i tłumaczysz mu jakieś zachowania, dlaczego te są w porządku, dlaczego te są nie w porządku. Ludzie mówią, że na tej patologii będą wzorować się dzieci. No to ja, oglądając taką konferencję ze swoim dzieckiem, pokazałbym mu właśnie jakiegoś, nie wiem, zadymiarza i powiedział powiedziałbym na przykład w ten sposób: zobacz, ten człowiek. Może być dla kogoś wzorem, może zarabiać tyle i tyle, ale poszedł na łatwiznę. Poszedł po najmniejszej linii oporu i gdy jutro freakfighty by się skończyły, to taki człowiek zostanie z niczym. I później pokazałbym mu drugiego jakiegoś twórcę, kogoś kto ma duży kanał na YouTubie, na przykład takiego Bandurę i dał mu kontr przykład, a spójrz na tego człowieka, jutro, gdy freak fighty się skończą, to ten człowiek będzie bardzo dobrze prosperował, bo wiesz co? Bo doszedł tutaj nie ubliżając innym, nie wyzywając innym, a pracując na siebie, budując jakąś swoją markę i do tego, co ma, doszedł jakąś ciężką pracą. I teraz nie jest zależny od jakiegoś swojego szefa z freakfightów. I naprawdę, jeżeli jesteś dobrym, odpowiedzialnym rodzicem, który ma jakiś kontakt ze swoim dzieckiem, który ma z nim zbudowaną jakąś dobrą relację, to nawet na przykładzie głupich freak Kwajtów, można mu bardzo dużo życiowych rzeczy wytłumaczyć, można mu dać bardzo dużo lekcji takiego normalnego życia, których nie nauczył go ani w szkole, ani na podwórku, bo tak naprawdę i szkoła, i jakieś inne dzieci, i te... Freakfightowe środowisko, które się tak rozchodzi, wszyscy oni mają Twoje dziecko w dupie. I jeżeli Ty go nie nauczysz życia, to nikt go nie nauczy. A takie podejście, że trzeba zdelegalizować wszystko co złe, bo jak na świecie zostaną same dobre rzeczy, to Ty będziesz mógł totalnie oleć swoje dziecko, pozwolić mu na to, żeby samo się wychowało, wyjebać się na nie po całości i wszystko będzie dobrze, bo przecież nie będzie miało skąd czerpać złych wzorców. No to takie podejście, sami sobie odpowiedzcie czy jest OK. Czy nie jest ok? Drugi komentarz, który napisał mi użytkownik Koniku Balkonowy Growli, to jeden z tych komentarzy, jeden z tych typów komentarzy, które bardzo lubię. To ja się kurwa pytam, czy masz dzieci i wiesz, co w dzisiejszych czasach ma duży wpływ na młode pokolenia Polaków, że się tak wypowiadasz? Ja wiesz, tak naprawdę. Argument typu: Nie masz dzieci, to nie masz prawa się wypowiadać o dzieciach. To jest taki sam argument, jak stosowali często rodzice w moich czasach. Ja jestem starszy, to ja wiem lepiej. Nieważne, że mówię, że trawa jest niebieska, a niebo jest zielone. Skoro jestem starszy, to musisz się mnie słuchać, bo wiem lepiej. No nie, wiem, ja się z tym nie zgodzę. Nie uważam, że tylko osoby, które posiadają dzieci, mogą się na ten temat wypowiadać, bo. No nie trzeba chyba być rodzicem, żeby mieć jakieś, nie wiem, jakąś opinię, bo to, co ja mówię na tym kanale, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, według mnie te dzieci to jest tylko i wyłącznie takie słowo klucz, żeby zagrać ludziom na emocjach, a tu wcale nie chodzi o żadne dzieci. Tu chodzi o jakąś, nie wiem, chorą ambicję ma i Staśko, żeby zablokować dla fejmu duże wydarzenie i żeby później móc się tym pałować w jakichś swoich wysrywach, w jakichś artykułach czy postach na Twitterze. Jak to ona walczy z patologią, od której notabene jeszcze nie tak dawno brała pieniądze. A wtedy wszystko było z tą patologią w porządku. No ale, żeby nie było, że wszyscy mnie takie jechali, to było też parę, według mnie, rozsądnych komentarzy. Oczywiście, według mnie. Wiadomo, każdy ma swoją jakąś opinię na ten temat. I jeden z takich, według mnie, rozsądnych komentarzy też chciałem tu przytoczyć. U mnie córka, 8 lat, ma zablokowane treści powyżej 12 lat. Do tego mam wgląd do wszystkiego, co robi w telefonie i na konsoli. Czasem obejrzy jakąś walkę ze mną, bo chce i sama zaczęła trenować. Dla mnie same plusy. Rodzice wychowują dziecko, i to od rodziców. Zależy, co dziecko ogląda i jak się zachowuje, niech każdy zajmie się sobą. No i według mnie to jest dość zdrowe podejście. Oczywiście, dopóki z tą kontrolą nie pójdziemy za daleko, no bo gdy nie wiem, córka zacznie mieć tam 13, 14, 15 lat, no to też wypadałoby jej już dać troszeczkę tej prywatności. Tam zachować tą kontrolę, ale w granicach jakiegoś zdrowego rozsądku. A co do oglądania treści, no to tak, są te kontrole rodzicielskie, są różne. Wiecie, programy, które blokują jakieś niedozwolone treści, które blokują jakieś treści szkodliwe, a gdy ma się dobrą relację ze swoim dzieckiem i gdy ma się z nim jakiś dobry kontakt, no to nawet głupią rozmową można, nie wiem, właśnie podejście czy rozum tego dziecka nastawić tak, że oglądając jakieś tego typu treści będzie dochodziło do naprawdę normalnych wniosków, a jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest na tyle nieodpowiedzialne, że po prostu te treści zwyczajnie nie są dla niego, bo mogą być dla niego szkodliwe, no to lepiej po prostu sprawić, żeby ich nie oglądało. Ale to nie znaczy, że trzeba zabraniać tych treści dla absolutnie wszystkich, bo ludzie się od siebie różnią i to, co dla kogoś może być szkodliwe, na kogoś innego może wcale nie mieć takiego destrukcyjnego wpływu. A jak jest, nie wiem, zakaz, jakaś cenzura prewencyjna, to według mnie nigdy nie jest dobre rozwiązanie. No i na koniec ostatni komentarz. Znowu wynająłeś jakąś norę drzwi na ścianie? Komentarz, który tego użytkownika bardzo rozbawił. No to ja powiem tak, drogi użytkowniku, niestety. Rozczarujecie, ten film był nagrywany ze starej Nory i ten też jest nagrywany jeszcze ze starej Nory. Ale na pocieszenie powiem Ci, że w mojej nowej Norze też są drzwi na ścianie, bo Nory z drzwiami na suficie niestety nie udało mi się znaleźć. A pozostając w temacie, ja muszę uciekać do mojej nowej Nory, bo mam przy niej jeszcze bardzo dużo roboty. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten format. Tak jak mówiłem, moim pomysłem na to jest. Robienie tego typu odcinku co tydzień, co niedzielę i odnoszenie się w nim do komentarzy z filmów z całego tygodnia. Dajcie znać co myślicie, a ode mnie to dziś na tyle. Do następnego i cześć.